Warszawie. Chciałbym w jakimś sensie... Chciałbym, żebyś zrozumiała, jaka jest różnica między mną a drzewem. I tak naprawdę nie ma żadnej. Jesteśmy tym samym, jesteśmy zbudowani z tego samego. Mamy tylko inną świadomość. Ja mam świadomość tego, że mam jakąś formę świadomości. Ona mnie w jakimś sensie określa. I moje poznanie świata jest uwarunkowane przez zmysły, które mnie ograniczają. Przez edukację, która mnie jeszcze bardziej ogranicza. I przez wiele uwarunkowań kulturalnych też. Ale dlaczego twierdzę, że nie ma między nami różnicy? Otóż jak zbliżyć mikroskop, taki bardzo mocny mikroskop, bardzo dobry mikroskop w naszej dłoni, zobaczymy stworzonka żyjące na naszej dłoni, co jest bardzo ciekawe, bo nie zdajemy sobie z tego sprawy na co dzień. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że my jako osoba tak naprawdę jesteśmy środowiskiem. Jesteśmy środowiskiem, w którym żyje około 10-15% stworzeń, które nie są nami. Mówię o różnych rodzajach bakteriach, robaczkach i tak dalej, i tak dalej. Kiedy się urodziliśmy, większość z nich nie było w nas, my nabyliśmy. I to są nasi współlokatorzy. I oni są bardzo, bardzo zależni od tego, w jakim stanie my jesteśmy. Niektóre produkują dla nas witaminy, enzymy, które są potrzebne. Niektóre nas zatruwają, a my mamy taką wielką batalię na swoim i w swoim ciele. Tak samo w umyśle. Ale wracając do mikroskopu, kiedy zagłębimy się dalej, zobaczymy, że nasza skóra jest zbudowana z komórek, zresztą jak całe ciało jest zbudowane z komórek, komórki są zbudowane jeszcze z mniejszych części, jeszcze mniejsze, aż w końcu dojdziemy do atomów, które są też zbudowane z czegoś. Te atomy podlegają pewnym procesom, których tak naprawdę nie rozumiemy. Możemy tylko zakładać, że mają masę, ale nie wiemy, co to jest masa. To nie ma znaczenia. Koniec końców lądujemy na częstotliwościach. I gdyby przez przypadek, tylko przypadek, gdybym cofnął rękę i skierował mikroskop na to drzewko, nie zauważylibyście różnicy. Ludzie kochani, właściwie to mówię do moich dzieci, dlatego że my jesteśmy zbudowani dokładnie z tego samego, a definiuje nas tylko i wyłącznie nasze ograniczenie, tylko i wyłącznie nasza świadomość. Do tego dojdziemy później, co to jest świadomość. Więc jedno jest pewne, musimy żyć w jak największej zgodzie ze sobą. Musimy żyć w jak największej zgodzie ze wszystkim, co nas otacza. Ponieważ krzywdę, jaką wyrządzamy otoczeniu, jest krzywdą, jaką wyrządzamy sobie bezpośrednio. Mimo tego, że wielu ludzi nie ma świadomości tego, nieważne, no po prostu płacimy za to cenę. I to jest cena, której się nie da wynegocjować, tego się nie da cofnąć. I nawet jeżeli tobie jest dobrze, a innym źle, wierz mi, że tobie jest też źle, szybko się o tym przekonasz. Mimo że jesteś otoczony wspaniałą, zdrową naturą i odżywiasz się wspaniale i zdrowo, a twoje działania zatruwają wszystkich dookoła, ty się czujesz bezpieczny. Nie. Szybko to do ciebie przyjdzie. A więc
wszyscy tym samym jesteśmy jedni. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny, za nasze myśli. Jesteśmy odpowiedzialni za wszystko i za wszystko, co płacimy.